pan z Wisłą od bardzo wielu lat i zastanawiam się, czy w ogóle na przestrzeni tych wszystkich lat da się wybrać jeden moment, który zapadł panu w pamięci, czy tych momentów jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Wie pan, od 50 chyba 6 roku chodzę na mecze. I tak jak rozmawiam z moimi kolegami, to schodziliśmy z rodzicami, potem już sami. No, tych momentów jest trochę, ale z tamtego czasu, z dzieciństwa, to pamiętam mecz tam, nie wiem, z Dynamo Moskwa, w takich długich spodniach i słynny mecz z Rapidem Wiedeń, gdzie nasz zawodnik, potem profesor Machowski, strzelił bramkę głową i ta łysa głowa była w takim kółku w Echu Krakowa pokazana, więc to jesteśmy wielcy, ale takie najważniejsze wspomnienia, które już były dla mnie osobiste już jako dojrzałego człowieka, no to jednak jest ta Wisła 77-78. Bardzo mocna drużyna. Mistrzostwo Polski, a z drugiej strony myślę, że teraz z perspektywy czasu można mieć nawet taki lekki niedosyt, że tylko mistrzostwo i wicemistrzostwo zdobyli. Powiem tak, że to już się zaczęło w 74. Niech pan przypomni sobie, że w drużynie Górskiego było 5 Wiślaków. Z tym, że 2 w podstawowej 11, czyli Szymanowski musiał. Ta drużyna powinna być mistrzem Polski przez kilka sezonów. Taki był skład. Na ławce siedzieli goście z drugiej reprezentacji Polski. Ale ten skład, który zdobywał Mistrzostwo Polski z Nawałką, Lipką, Ziskiem Kapką, Andrzejem Iwanem, ze Staszkiem Gonetem, to nie tylko było tak, że Piotr Skrobowski, że to byli chłopcy, których oglądaliśmy z trybun. Myśmy się przyjaźnili. Większość nas ze Starego Teatru byliśmy kibicami Wisły i kolegowaliśmy się z tymi zawodnikami. Oni byli niewiele od nas młodsi. Tam nie wiem, jak ja jestem z 47, a Kmiecik 51, no to nie była żadna różnica i podziwialiśmy ich. Taki mecz, który mi zapadł w pamięć, to jest ten mecz z Arką Gdynia, który wygraliśmy tutaj 3-1 i wtedy już zostaliśmy mistrzem Polski, ale pamiętam tę kolejkę, tam było sporo remisów. Ale wtedy remisy były za 1 punkt, no, nie traciło się 2, tak jak potem, jak wyszło za 3 punkty. No i tutaj te święto wielkie, to pierwszy raz byłem uczestnikiem momentu zdobycia Mistrzostwa Polski, to właśnie ten mecz tutaj z Arką Gdynia, w którym nie zagrał Adaś Musiał, który był naszym zawodnikiem w pierwszej części tego meczu, a potem był zawodnikiem Marki. No i muszę powiedzieć, że później świętowaliśmy ten mecz. Potem mieliśmy trochę żal do trenera Gmocha, że nie wziął Kaska Kmiecika do Argentyny, ale za to był Adaś Nawałka, był Andrzej Iwan, Maculewicz. Oni byli w podstawowej 11, znaczy w tej drużynie. No i to z tego czasu pamiętam mecz, który najbardziej utkwił mi w pamięci z powodu emocji. To był z Widzewem. Prowadziliśmy chyba w 14 minucie już prowadziliśmy 3-0. I Boniek wtedy zarządził, że nie ma poddawania się. Widzew doszedł na 3-2, potem Kazyk strzelił na 4-2, no i poszli i wygraliśmy ten mecz 6-3. No to były owacje, tłum na stadionie. Ale mecz, który tutaj wzbudził no, entuzjazm kibiców, to był taki, jak tu przyjechało już w Lidze Mistrzów, FC Brisz. I tak, wcześniej ze Zbrojówką graliśmy, ja tu się bardzo emocjonalnie angażowałem, bo w bramce był Staszek Gonet. I wtedy jak Krupiński strzelił na 3-1, no to po prostu tu było szaleństwo na trybunach i wyszliśmy tacy, stałem tu przed tym wyjściem i tamci smutni, bo oni byli wtedy wicemistrzem Ligi Mistrzów i mieli takie srebrne walizki i tacy byli bogaci, a tu ci nasi chłopcy ich rozstawili. Potem przeżywaliśmy tą porażkę z Malmę, bo myśleliśmy, że to się uda. Także to z tego okresu. No i ten następny okres
to były te trudy powstawania. Byłem w zarządzie nawet Wisły. Było dużo ważnych ludzi z Krakowa pod wodzą Ludwika Mięty, którego szanowaliśmy niezwykle. I staraliśmy się pomagać w tym trudnym okresie przejściowym. Nawet z tą Wisłą, którą trenował Adaś Musiał, to ja jeździłem na mecze wyjazdowe. Nie byłem na tym meczu z Legią, bo wiedziałem, że to coś jest nie tak. Ten, co przegraliśmy 7-0, to było nie do zniesienia. Także przechodziłem takie zwloty i upadki, aż wreszcie doszło do tej drużyny prezesa Cupiała. No tak, no to... To już wtedy, muszę powiedzieć, Franek Smuda, Kasperczak, ta drużyna, te mecze, wie pan. Jak tutaj przyjeżdżał Real Madryt, ja nie zapomnę tej chwili, kiedy poproszono mnie, że dziecko gdzieś tam z daleka, spod Warszawy, jest już w bardzo ciężkim stanie i w ramach tej fundacji Mam Marzenie, chciałoby się spotkać z Zinedinem Zidanem. Ja nie spodziewałem się, że to się może udać, ale dodzwoniliśmy się do Butragenio, który był dyrektorem i do tej pory jest dyrektorem sportowym Realu Madryt. I Zinedine Zidane powiedział, że się spotka, tylko żeby nie było dziennikarzy. To Marek Konieczny ma te zdjęcia, bo tu przyjechał i Beckham, i Roberto Carlos, i to te najwięksi zawodnicy Galacticos. I to było tak wzruszające. Po prostu ten chłopiec był sparaliżowany na wózku i on odjechał taki jasny. Pomyślałem sobie, że właśnie to jest cecha wielkich sportowców, takich jak Zinedine Zidane. Potem była taka sytuacja w moim życiu, że ja komentowałem jako taki gość z zewnątrz Mistrzostwa Świata, kiedy Materazzi sprowokował Zidana, no i dziennikarze mówią do mnie, no ale panie Jurku, no ale przecież on go uderzył. Ja mówię, proszę pana. On miał w pamięci ten inny obrazek. Ja miałem inny obrazek. Ja mówię, co wy w ogóle wiecie? Ja jestem niby z dobrego domu, ale jakby mi cały czas gość chodził po głowie i mówił, że moja siostra czy matka to jest tak i tak dalej, to by się jeszcze gorzej skończyło. No i muszę powiedzieć, że te akcje charytatywne Wisła, to jest też potęga Wisły. We wszystkich epokach, które ja znam. Czyli ogromna otwartość na ludzkie potrzeby. Tutaj ja prowadziłem mecze, na przykład Wisła Legia na szpital dziecięcy w Prokocimiu. I tutaj jak Bogdan Zając organizował spotkania tam w Jarosławiu, tośmy jeździli, ale przyjeżdżali zawodnicy z dalekich krańców Polski. Przyjeżdżał Moskalewicz ze Szczecina, Nitka przyjeżdżał z Gdyni, Tomek Frankowski z Białegostoku po to i Kuba Błaszczykowski z Dortmundu po to, żeby zagrać w tych meczach halowych, że cały dzień graliśmy między świętami a Bożym Narodzeniem. I dlatego ja nie mam tych koszulek, tych gadżetów pięknych, które dostałem, bo to wszystko szło na aukcję. Ludzie chętnie kupowali te koszulki, licytowaliśmy i ten kierunek po prostu otwarcia na potrzeby innych, to w Wiśle jest cały czas i to trwa do tej pory. Oczywiście teraz mam mniejszy kontakt, bo zawodników prawie nie znam, prawda? Zmieniają się co jakiś czas. Ten zawodnik, aktor, bo jest pan aktorem też, więc oceniamy też w takich kategoriach, który rzeczywiście poruszył pana tak emocjonalnie. Rzeczywiście poczuł z nim pan taką więź. To ja bym chciał, żeby pamiętać, że aktorstwo to jest bardzo poważny zawód i to bardzo bolesny zawód i bardzo trudny, więc umówmy się, że jeżeli... Oczywiście ja troszkę spójrzę. Tak, ja wiem, ale tak. Wie pan co? Warto pomyśleć, jakim zawodnikiem był, jakim jest człowiekiem Kazimierz Kmiecik. No, to naprawdę, umówmy się. W tamtych czasach, kiedy naprawdę ci obrońcy byli twardzi bardzo, i tak odbić się od Gorgonia i zostawać przez tyle lat królem strzelców. To jest pierwsze. Lubiłem Zdziska Kapkę, bo on tak się wolno ruszał, ale wszystko widział na boisku i się rozchodził. A później, wie pan, moja przyjaźń z Tomkiem Frankowskim, z Maćkiem Żurawskim, z
z Baszczu. No to po prostu to są wrażenia. No jednak wie pan, jak mi jest smutno albo ciężko, to sobie puszczam te bramki, albo Żurawie, albo Maćka. Dostałem od nich, od tej drużyny, dostałem koszulkę, którą wręczał mi Żuraw, z 9 Fedorowicza, i trzymałem ją tak długo i poszła na aukcję dla dzieci w Prokocimiu. Ktoś kupił i ma 9, który Żuraw mi wręczał z napisem Fedorowicz. No nie utrzymałem ją do dzisiejszego tego, ale wierzcie mi na słowo, że dostałem to od Żurawia. Wie pan, to jest tak, jeżeli ja przez 10 lat siedziałem w ławach poselskich z Romkiem Kosowskim, Koseckim, z Romkiem Koseckim. Jeżeli ja przez 10 lat siedziałem w ławkach z Romkiem Koseckim, to muszę powiedzieć, że no nieraz mu dokuczałem po prostu tym, z kim my gramy, jak my gramy i tak dalej. No, był taki zawodnik też świetny, Krzysiek Budka, który grał potem w Zagłębiu Lubin i grał w Legii, ale ja mówię do Romka: Romuś, opanuj się, wiesz, jak my was lecimy. Zawsze lubiłem te mecze z Legią, bo Legia tutaj grała otwarty futbol i to się przeważnie źle dla niej kończyło. No trzeba też pamiętać o takich graczach jak Paweł Brożek, o takich ludziach, którzy naprawdę... Głowacki, to silna pozycja bardzo w defensywie. No chciałbym jeszcze raz zobaczyć, jak to jakaś drużyna z najlepszych lig Europy wychodzi taka lekko zmartwiona, że dostali od nas wycisk, i tego wam życzę, chłopcy, na boisku trawiastym. A jeżeli idzie o koszykówkę, to mam nadzieję, że za jakiś czas odnowi się ta wspaniała dyscyplina.